za inicjatywę za wspaniałe, że pokazaliśmy też, bo mogłam obserwować Włochów, którzy gromadzili się na tyłach, także byli zdziwieni, ale bardzo pozytywnie zaskoczeni pytali, co się dzieje, także bardzo dziękuję. Także i zapraszam do wspólnego świętowania, do małego poczęstunku, który się gdzieś tutaj. Zaraz. A my dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania tu pod wieżą. Ringraziamenti na al comune di Pisa per la permessa a fare questa cosa che dici. Nie. Świetlenie Szybej Wieży wpisuje się w szereg inicjatyw związanych z podświetleniem różnych obiektów na całym świecie. Były oczywiście w innych krajach, które chyba miały to szczęście, że mogły zorganizować podświetlenia akurat 11 listopada. Nam udało się z różnych też względów organizacyjnych na pewno zrobić to 16, czyli tak jak już wspomniałam, też ważny święto dzień. Dyplomacji. Jesteśmy cały czas w tygodniu poświątecznym, czyli cały czas na... W kościele się to nazywa oktawa. A chciałabym też powiedzieć, że... W kolejnych będą jeszcze Państwo na miejscu, czyli właśnie o podświetleniu innych monumentów, innych obiektów na całym świecie przez polskie placówki dyplomatyczne. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozwolę sobie jako może pierwszą prezentowaną panią burmistrz. Allora, volevo rivolgere anche qualche parola in italiano. In italiano, sì, per i nostri cari ospiti italiani ci hanno concesso questa possibilità di passare questa serata e di poter organizzare questo splendido evento. Grazie.